Nareszcie wyszło trochę słońca. W tym roku mam plan, żeby nauczyć moją córkę jazdy na rowerze. Priorytet, ponieważ pracujemy na materiale dość opornym. Ja zresztą podobno też taki byłem, więc mamy to w genach. Ale trzy metody jazdy na rowerze. Pierwsza, rowerek biegowy. Świetnie zdał egzamin w przypadku mojego syna. Druga, rowerek z bocznymi kółeczkami, od których odpinamy boczne kółeczka i uczymy się trzymać równowagę za pomocą wsparcia w postaci takiego kijka. I trzecia metoda, którą usłyszałem od mojego kolegi, też boczne kółeczka, ale nie odkręcamy ich, tylko podnosimy co jakiś czas pół centymetra. Auć, duża ciężarówka. I w pewnym momencie, podobno, dziecko zaczyna łapać równowagę i łączy to z pedałowaniem. Ale to, co jest najważniejsze, to pewna wytrwałość. Kiedy uczyliśmy się jeździć na rowerku biegowym, naszym celem było codzienne trenowanie. Polegało to mniej więcej tak na tym, że codziennie przed szkołą wychodziliśmy 2-3 minuty wcześniej po to, żeby zrobić dwa kółeczka na rowerku biegowym w naszym ogrodzie. Niby niedużo. Ale jeśli zsumujemy to przez 7 dni w tygodniu, przez 4 tygodnie w miesiącu i przez 3 miesiące w roku, to uzbiera nam się całkiem pokaźna ilość czasu. I właśnie o to chodzi. Jest nasza szkoła! Przyszliśmy w jedno, a wrócimy we dwoje. No i dotarliśmy do domu. Zmęczyłem się. Tam, tak? Tu nie?